Cześć, witam was serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku InfoRyukowo. Jest to pierwszy materiał w tym 2015 roku, dopiero pierwszy materiał w 2015 roku na moim kanale. No i to jest właściwie materiał taki, takie wytłumaczenie, dlaczego to jest dopiero pierwszy materiał w roku 2015 na moim kanale. Mamy dzisiaj jest 3 lutego, a ja dopiero wrzucam pierwszy filmik. No tak, miałem miesiąc przerwy. Słuchajcie, ta przerwa była spowodowana tym, iż pod koniec zeszłego roku brakło mi po prostu jakiejś takiej chęci, nie wiem, motywacji do nagrywania. Po prostu troszkę tak opadłem z sił. No i do końca roku wywrzucałem się z tego, co miałem po prostu i potem nie chciało mi się nic nagrać. Niestety. No ale to nie trwało cały miesiąc. Potem przyszła choroba. Niestety się pochorowałem. Właściwie do tej pory jeszcze mam lekką chrypkę. Od czasu do czasu napady kaszlu, który po prostu skutecznie utrudnia mi mówienie. No i mam nadzieję, że teraz nie będzie tak, że mnie coś napadnie, bo jak napadnie, to będę napadnięty i ciężko mi będzie mówić. No i co? I właściwie to wracam do nagrywania. Chciałbym wrócić do jakiejś względnej regularności na moim kanale. Na początku jeszcze nie wiem, jak to będzie, ponieważ nie wiem, czy dam radę. To jest w ogóle drugi materiał, który nagrywam od tej przerwy. No i nie wiem, jak to będzie po prostu, czy dam radę przez te 20-30 minut mówić i czy w pewnym momencie po prostu nie złapie mnie jakiś atak kaszlu i że będę tutaj umierać, bo to byłoby niefajne. No ale jak mi przejdzie już tak całkowicie ten kaszel, no to postaram się wrócić do jakiejś takiej w miarę regularności. No i tak, co mam na myśli mówiąc regularność? Nie jestem w stanie wrzucać 2 filmików dziennie przez 7 dni w tygodniu. Fajną rzeczą byłoby wrzucanie 1 filmiku dziennie przez 7 dni w tygodniu, ale jak znam swoje możliwości i swoje ograniczenia czasowe, to wydaje mi się, że dobrą rzeczą będzie, jeżeli będę w stanie wrzucić 4-5 filmików w ciągu tygodnia. Aczkolwiek będę dążył do tego, żeby był to 1 filmik dziennie, a może potem 2, zobaczymy jeszcze. No i co? Tak by to wyglądało. Dobra, może przejrzyjmy jakieś tam statystyki tego mojego nieszczęsnego kanału. Słuchajcie, 394 subskrypcje. Bardzo mnie cieszy ta liczba. Miałem cichą nadzieję, że do końca roku uda się dobić do 400 subskrypcji. Nie udało się, trudno. Teraz tych subskrypcji też było więcej, aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę z tego, że nie nagrywałem przez ten miesiąc, nie wrzucałem nic, więc część osób postanowiła odejść po prostu. Tym, którzy zostali, dziękuję za cierpliwość. No i postaram się to wam wynagrodzić w najbliższych dniach, wrzucając znowu materiały, te, które oglądacie, te, które lubicie. No i będą one. Co my tutaj mamy? 2 nowe serie się ostatnio zaczęły, czyli The Crew i Sniper Elite 3. Jak widzicie, Sniper Elite 3 Afryka ma 301 wyświetleń, pierwszy odcinek, ale to tak nie do końca rzutuje, ponieważ ten odcinek jest wystawiony jako zwiastun kanału, więc każdy, kto wejdzie na mój kanał, po prostu automatycznie mu się odtwarza ten filmik, no i zalicza wyświetlenia, więc bardziej rzutującą cyfrą jest odcinek drugi, który obejrzało 56 osób. No i wydaje mi się, że jakby na tym poziomie utrzymywały się wyświetlenia, byłoby całkiem spoko. The Crew 130 wyświetleń na pierwszym odcinku, aczkolwiek to też nie do końca rzutuje, ponieważ on przez jakiś czas również był jako zwiastun kanału wystawiony, więc wiadomo, te puste wyświetlenia się tam nabijały.
ale drugi odcinek 74 wyświetlenia, więc całkiem spoko. Trochę martwi mnie mała ilość wyświetleń na This War of Mine, która moim zdaniem jest fantastyczną grą, aczkolwiek jest strasznie dużo teraz tej gry na YouTubie. Tak mi się wydaje, może dlatego liczba wyświetleń na tym jest niewielka. No i co, będzie trzeba zabrać się za dwie serie, które mają chyba największą widownię, może nawet trzy. Wiadomo, Colin McRae, Dirt, Burnout Paradise, no i World of Tanks, który ciągle ma dosyć dużą widownię u mnie, mimo mojego, no powiedzmy, braku jakiegoś mega skilla. No ale cóż, dzisiaj poinforiukowo, najpierw wrzucę inforiukowo, a zaraz potem wrzucę jeszcze, mam nagraną jedną bitwę, najlepsze bitwy Ryuka, także ten odcinek się dzisiaj pojawi. Tak by to wyglądało, od miesiąca nic nie wrzucałem. Spójrzmy może w analitykę. Cóż, weźmy sobie może jakieś takie krótkie podsumowanie, zrobimy sobie roku poprzedniego na przykład. Tak, nie da się ukryć, że mój kanał bardzo się rozwinął przez rok 2014. Start mojego kanału to był rok 2013. Kwiecień, początek kwietnia, no i tam końcówka roku to było coś ponad 100 subskrypcji, z tego co pamiętam, w 2013. W tym roku pod koniec było tych subskrypcji prawie 300, kurde, nie pamiętam, około 380 chyba, jakoś tak. Jak widzicie, na moim kanale jest 273 filmiki, są już 46.882 wyświetlenia w zeszłym roku, co jest wzrostem ogromnym w porównaniu do roku poprzedniego, czyli 13. No i które filmiki tutaj są najpopularniejsze? Colin McRae Dirt 4 jest najpopularniejszym filmikiem, zaraz potem Burnout Paradise City, pierwszy odcinek. Enemy Front, o dziwo, tak wiele wyświetleń ma. Szkoda, że te wyświetlenia potem nie przełożyły się na kolejne odcinki. O dziwo, drugi odcinek najlepszych bitew Ryuka na DW2 ma też całkiem sporą widownię. Bardzo mnie to cieszy oczywiście. Kurde, no i cały czas w czołówce utrzymuje się Zagrajmy w Neverwinter Online, który jest z 1 lipca 2013 roku. Strasznie stary odcinek, jeszcze na starym sprzęcie, starym mikrofonie i w ogóle nagrywany. Kurde, musiałbym powrócić kiedyś do tego Neverwintera, bo widzę, że sporo osób go ogląda, więc może jeszcze ktoś chciałby zobaczyć w moim wykonaniu właśnie tą grę. No i tak ten mój kanał wygląda. Jeszcze raz cofnij. Jeszcze raz cofnij, powiedziałem. No, tak. I cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, ale ładuj się, błagam. Zachowujesz się jakby... Dobra, nieważne. Jeszcze mi nie mówcie, że mi internet wysiadł. No jasne. UPC. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Nie wierzę, taki fail na sam koniec. Nieważne. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, to od jutra, czyli od dnia 4 lutego, zaczyna się otwarta beta Battlefield Hardline. Podobno już dzisiaj można pobrać sobie grę, a jutro zacząć w nią grać, więc polecam, jeżeli macie ochotę spróbować, czy wasz komputer to uciągnie, czy po prostu zobaczyć, co tam twórcy Battlefielda nowego przygotowali, więc polecam sobie pobrać na Originie to. No i co, i to chyba byłoby na tyle. I
co, widzimy się w kolejnych materiałach, już takich regularnych. Tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.